Cześć wszystkim! Dziś zapraszam Was do rozmowy na temat, który często bywa pomijany, ale ma ogromny wpływ na życie wielu osób. Chciałbym przyjrzeć się temu, jak zmiany społeczne i kulturowe wpływają na relacje między ludźmi oraz jakie konsekwencje mogą z tego wynikać dla naszego szczęścia i satysfakcji życiowej. Przez ostatnie dekady obserwujemy dynamiczne przemiany w sposobie, w jaki postrzegamy związki, miłość i role płciowe. Normy i wartości, które kiedyś były oczywiste, teraz są kwestionowane i reinterpretowane. To, co kiedyś regulowało nasze zachowania w sferze intymnej i społecznej, teraz często zostaje odrzucone lub zmienione. Jakie są tego skutki? Czy zawsze idą one w parze z naszym dobrostanem? Zachęcam do wspólnej refleksji. Zacznijmy od tego, że przez wiele lat tradycja, religia i normy społeczne pełniły rolę kompasu moralnego, kierując naszymi wyborami i decyzjami. Ograniczały pewne impulsy, ale też dawały poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wraz z nadejściem nowych idei i ruchów społecznych, wiele z tych zasad zostało podważonych. Wolność i indywidualizm stały się hasłami przewodnimi naszych czasów. Nie zrozumcie mnie źle. Wolność wyboru to wspaniała wartość, ale czy zawsze jesteśmy świadomi konsekwencji naszych decyzji? W sferze relacji międzyludzkich, zwłaszcza tych intymnych, emocje i pragnienia mogą nas prowadzić w różne strony. Często dążymy do natychmiastowej gratyfikacji, nie myśląc o długoterminowych skutkach. Współczesna kultura często promuje ideę. Że możemy mieć wszystko bez żadnych ograniczeń, ale czy to prawda? Czy nie jest tak, że pewne uniwersalne zasady nadal mają znaczenie, nawet jeśli staramy się je ignorować? Weźmy na przykład kwestie związane z dojrzałością emocjonalną i odpowiedzialnością w związkach. Wydaje się, że niektóre osoby, niezależnie od wieku, Wciąż poszukują ekscytacji i nowych doświadczeń, nie myśląc o stabilizacji czy budowaniu trwałych relacji. To może prowadzić do poczucia pustki i niezadowolenia w dłuższej perspektywie. Chciałbym podzielić się z Wami historią Anny, kobiety w wieku 35 lat, która poszukuje głębokiej i autentycznej relacji. Mimo licznych prób i otwartości na nowe znajomości, napotyka na trudności w znalezieniu partnera, z którym mogłaby zbudować coś trwałego. Zastanawia się, co robi nie tak, analizuje swoje doświadczenia i stara się zrozumieć mechanizmy rządzące dzisiejszym rynkiem matrymonialnym. Anna zauważa, że często przyciąga do siebie osoby niedojrzałe emocjonalnie lub takie, które nie są zainteresowane poważnym związkiem. Zastanawia się, czy to kwestia jej podejścia, czy może ogólnych trendów społecznych. Pracuje nad sobą, uczestniczy w terapii, poszerza swoje horyzonty, ale nadal czuje, że coś jej umyka. Może problem leży w tym, że oczekiwania i rzeczywistość nie zawsze idą w parze. Współczesny świat często stawia przed nami obrazy idealnych związków, które trudno osiągnąć. Media społecznościowe, filmy i reklamy kreują wizję perfekcyjnej miłości, która nie zawsze jest realna. Ponadto warto zauważyć, że dynamika atrakcyjności i oczekiwań może zmieniać się z wiekiem. To, co było ważne dla nas w wieku 20 lat, może wyglądać inaczej dekadę później. Dojrzałość przynosi ze sobą inne priorytety i wartości. Być może kluczem jest uświadomienie sobie tych zmian i dostosowanie do nich swojego podejścia. Wracając do historii Anny, warto zastanowić się, jak możemy wspierać siebie nawzajem w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia w relacjach. Może zamiast szukać ideału, powinniśmy skupić się na budowaniu autentycznych więzi opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Ważne jest też, abyśmy byli świadomi wpływu społecznych i kulturowych narracji na nasze życie. Czy nie poddajemy się czasem presji oczekiwań innych, zapominając o własnych pragnieniach i potrzebach? Samoświadomość i refleksja mogą pomóc nam w podjęciu decyzji, które są zgodne z naszym prawdziwym ja. Nie można też zapominać o roli komunikacji w budowaniu zdrowych relacji. Otwartość na dialog, gotowość do słuchania i wyrażania swoich uczuć to kluczowe elementy, które często są pomijane w dzisiejszym zabieganym świecie. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, jak ważne jest wsparcie społeczne i otoczenie się ludźmi, którzy nas rozumieją i akceptują. Wspólnota, przyjaźń i poczucie przynależności mogą znacząco wpłynąć na nasze poczucie szczęścia i satysfakcji życiowej. Na koniec chciałbym podkreślić, że każdy z nas ma swoją unikalną drogę i tempo. Nie ma uniwersalnej recepty na szczęście czy udany związek. Ważne jest, aby być autentycznym, otwartym na doświadczenia i gotowym do nauki na własnych błędach. Dziękuję za wspólną refleksję. Mam nadzieję, że ten temat skłonił Was do zastanowienia się nad własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami i historii. Razem możemy lepiej zrozumieć siebie i świat wokół nas.